Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Marsylię w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli już, no mam nadzieję, że to jest ostatnia już runda eliminacji, że jeśli pokonamy Trabzonspor, to że będziemy już w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mam naprawdę taką dużą nadzieję. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, zakupiliśmy dwóch nowych zawodników. Antonio Silva jako środkowy obrońca i Alejandro Grimaldo, a więc naprawdę bardzo dobre transfery. Ten Grimaldo to jest overallowo nasz najlepszy zawodnik, tak, bo Julian Alvarez ma 85, więc na obecną chwilę Grimaldo jest naszym tak naprawdę stricte overallowo najlepszym zawodnikiem. I jeszcze też mamy tutaj 34 miliony na to, żeby potencjalnie zrobić jakiś transfer tutaj prawego obrońcy rezerwowego. Pomyślałem sobie właśnie, czy skrzydłowego potrzebuje, czy jakby bardziej rezerwowego prawego obrońcy. Pomyślałem sobie, że jednak to ta druga opcja, dlatego że jakby rezerwowego skrzydłowego mam naprawdę dobrego. Luis Enrique nieraz wchodził i naprawdę robił dobrą robotę. Murillo też jest spoko, ale no jakoś, będąc szczerym, myślę, że możemy zagrać go, zwłaszcza też, że on ma 28 lat i tylko tyle overalla. Luis Enrique ma dopiero 22, to więc on spokojnie nawet może dobić do 80 overalla. No a Murillo to 75 dla niego na przykład to byłby sukces, więc ja już mówiłem, no wydaje mi się, że lepiej zakupić jakiegoś rezerwowego prawego obrońcę młodego, który może w przyszłości będzie też zmiennikiem Klausa i to może będzie w przyszłości naszym podstawowym prawym obrońcą, jak Klaus już będzie regresował. No zobaczymy, zobaczymy. Co też jeszcze? Już chyba tutaj nic. No na pewno warto przypomnieć o tym, co się działo w poprzednim odcinku i ten mecz z Midland. 2-1 porażka w pierwszym meczu, potem 2-1 wygraliśmy i potem aż w karnych, dopiero w karnych przypieczętowaliśmy awans do kolejnej rundy. Mogliśmy już w taki sposób o to z Midland wypaść z marzeń o to, żeby grać w Lidze Mistrzów, w fazie grupowej przynajmniej. To jest pierwszy mecz z dwóch meczów, a więc pierwszy mecz będziemy sobie tutaj symulowali. Nasz skład jest... tak wygląda skład. No myślę, że Luis Enrique zagra od początku. Myślę, że mogę też dać, albo no nie wiem, dam Endie szansę. Ufam mu, że mnie nie zawiedzie. Pomoc też możemy troszeczkę zmienić. Nie chcemy tak całkowicie zmieniać tej ośrodka pomocy. A resztę już myślę, że tak zostałem. Tak będzie wyglądał nasz skład na ten mecz. No i teraz już jesteśmy gotowi, żeby rozpoczynać pierwszy z dwóch meczów z Trabzonem. Oby tutaj nie było źle, bo w pierwszym meczu poprzedniej rundy przegraliśmy 2-1 i prawie 2-0, bo tam naprawdę ta bramka na 2-1 była gdzieś dość późno strzelona, więc naprawdę mam nadzieję, że tutaj pokażemy się z dużo lepszej strony. Widziałem też komentarze, jakby, które z jednej strony się przyzwyczaiłem do tego powoli, jakby, bo mam wrażenie, że to jest standard, ponieważ właśnie, no zakładam, mam nadzieję naprawdę, że to są komentarze od osób, które po prostu pierwszy raz w taki sposób natrafiają na mój kanał, NDA, pięknie, bramka, w taki sposób, że po prostu jakby pierwszy raz natrafiałem i nie wiedzą tego, nie słyszeli tego w filmie, bo mówiłem w filmie wiele razy, że właśnie transfery, ja jakby nie patrzę właśnie na tak jakby nie patrzę głównie na to, no bo tak już mówiłem, nie będę robił jakichś niedorzecznych transferów, jak na przykład, nie wiem, Cristiano Ronaldo czy Messi na przykład, że ich kupuję do Marsylii. Tylko po prostu jakby, no, robię transfery, które nie chcę tak zbytnio jakby patrzeć, czy na pewno ten transfer mogę zrobić, bo on może być w jakimś procencie nierealny. Też nierealny transfer to jest też kwestia sporna, jakby na przykład dla niektórych jakiś transfer może być realny, a dla niektórych może być nierealny. No i też właśnie po co mam jakby się w coś takiego bawić, jak wydaje mi się, że większość zawodników właśnie, których sobie chcę sprowadzić, no to sprowadzam. Bo jakby nie uznaję jakoś czegoś takiego, że to jest nierealne zbytnio, plus też jakby to jest 2020. Nie wiem, który już tutaj, czwarty, piąty mamy rok, no ale mniejsza o to. To już nie jest jakby ten rok obecnie. Marsylia to też jakby z roku na rok coraz lepsza drużyna, więc naturalnie coraz lepsi zawodnicy mogą tutaj chcieć przychodzić, bo widzą, że to nie jest byle jaki zespół. To jest jedna rzecz. I właśnie też, aby, kto wie, przez za 3-4 lata takie transfery się wydarzy. Może na obecną chwilę, nie wiem, na przykład odejść jakiejś gwiazdy topowej, na przykład Mbappe, na przykład, nie wiem, nikt sobie nie wyobraża, na przykład odejścia Mbappe do jakiegoś zespołu, jak na przykład, nie wiem, do Milan, załóżmy przed teraz. A za 3-4 lata, kto wie, jak na przykład by został na EPR-ze, nigdy nie wiadomo, może pójść. Przed właśnie wiele transferów mieliśmy, które się wydarzyły, a kilka lat temu by się nikt nie domyślił, nikt by nie pomyślał. Czy na przykład, nie wiem, jakby 4 lata temu, na przykład załóżmy, jak jeszcze Ronaldo był w Juventusie, czy ktoś pomyślałby, że za 4 lata, jak był w Juventusie w 2020 roku, że będzie grał w Al Nasser, w Arabii, nikt tego nie przemyślał. I co, był to realny transfer? Nie był to jakby realny transfer, ale się wydarzył, bo właśnie to jest to, o czym mówię, nie chcę jakby robić, że nie mogą być jakieś tam transfery, bo jest nierealne. Dlatego właśnie, tak mówię, nawet właśnie takie gwiazdy, albo Messi, tak samo. Czy 4 lata temu, jak jeszcze on był w Barcelonie, ktoś by pomyślał, że on będzie w MLS? No nikt by nie pomyślał. Dlatego właśnie o to chodzi z tymi realnymi transferami. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć za 2, 3, 4 lata. Więc jakby ja właśnie w miarę próbuję w pierwszym okienku transferu jakby robić w miarę takie dobre transfery. Choć też lubię się bawić, jakby na przykład Juliana sprowadziłem. Nie chcę, jakby właśnie sobie tak jakby
mówiłem, nie mówiłem w sumie tego, ale też taka naprawdę jedna kwestia. Jakbym chciał sobie robić bardzo realne kariery menadżera, to myślę, że grałbym w Football Managera, a nie gram w Football Managera, bo jakby nie lubię aż tak, może powiem tak, jeśli chodzi o Football Managera, to nie skreślam tej gry na przyszłość, ale na razie jakby wolę grać w FIFA i jej bardziej w sumie teraz i karierę menadżera tutaj robić takie, a który właśnie no, tu jakby kariera menadżera nie jest taka zaawansowana jak futbol menadżera, więc jakby tutaj wolę jakby na spokojnie, tak na luzie sobie tę karierę robić menadżera. Ja bym chciał jakąś mega realną karierę menadżera tworzyć sobie, to bym grał w futbol menadżera pewnie, dlatego ja to też właśnie wolę jakby po prostu nie patrzę ten jakby, aj trafię, tutaj trafię, jakie są transfery realne, jakie nie, tylko wolę po prostu sobie jakby dobrze się bawić i kupować sobie kogo chcę, robić ankiety właśnie, żebyście mieli wpływ na to, kogo powinniśmy kupować. I myślę, że to jest spoko, jakby nie chcę właśnie, tak już mówię wiele razy, nie chcę by sobie robić tych właśnie limitów jakby na to, jaki transfer mogę, jaki nie mogę zrobić. Zrobimy sobie tutaj zmiany na koniec tutaj tego meczu. Remis nie jest okropnym wynikiem, bo to jest mecz w Turcji, ale wolałbym wygrać. Zwłaszcza też przez większość meczu prowadziliśmy. Julian Alvarez po bramki, czyli będzie 1-1. To nic, lepsze to niż przegrywać naprawdę po pierwszych meczach z Midland było, więc to już na pewno troszeczkę lepszy wynik. Koniec tego meczu 1-1. Po pierwszym meczu i mamy sytuację taką, że musimy wygrać, po prostu nie możemy przed, nie wiem, następnym meczu sobie zremisować czy przegrać. Musimy wygrać. Nic za przynajmniej. Ponownie mecz dobry, ale chyba sobie przesymuluję, po prostu chcę się w pełni skupić i chcę mieć już z głowy ten awans do fazy grupowej. Potem będę się bardziej zajmował ligą, dlatego też tym bardziej na te mecze spróbuję w miarę bardziej rezerwowymi wyjść. Mamy w ogóle, który to jest dzień? To jest 31 sierpnia, dobra, czyli potem będziemy mieli okienko transferowe otwarte. I będę miał taki mały problem, bo ja nie mam tych raportów zrobionych o tych zawodnikach. Będę musiał sam poszukać sobie. Mam taką stronę do szukania zawodników, jakby w miarę jaki potencjał jest według gry, jakby może takie rzeczy. Dlatego to sobie zrobię. Poszukam sobie jakieś właśnie zawodniki, które są najlepszą opcją, najlepszy wiek do overalla, potencjał jaki ma i takie sprawy. Kilku zawodników właśnie tutaj sobie zagra, dostanie szansę gry. Na przykład Vidi nie zagra na prawej pomocy, bo czemu nie? Może sobie tutaj zagrać. Silva też jest zmęczony, ale Silva już akurat nie będzie zmieniany, on zagra w tym meczu. Szybka symulacja, to jest dopiero początek sezonu, więc właśnie tak jak już mówiłem, wygrywamy pięknie, nie przypadam aż tak bardzo, jakby powiem tak, pierwsze te mecze, aż myślę przynajmniej, że nie będą miały takiego impaktu na cały sezon, że aż tak właśnie teraz próbuję wydawać jak najlepszy zawsze skład. Na razie właśnie wolę, żeby odpoczywali, żeby nasi zawodnicy w miarę byli gotowi, najlepsi na te ważne mecze. No i właśnie tak, mamy okienko transferowe tutaj, które będzie się zamykało i teraz muszę poszukać. Czy właśnie. Choć z drugiej strony powiem tak. Możemy zaczekać z tym transferem i zrobić go w zimie. Bo czemu nie? Czemu nie? Aby ten zawodnik, którego kupimy, nie będzie aż tak dla nas istotny, żeby muszę go już mieć teraz. Jakby musiałem mieć teraz już środkowego obrońcę w postaci Antonio Silva. Musiałem mieć teraz już lewego obrońcę w postaci Grimaldo. Prawy obrońca rezerwowy nie jest aż tak kluczowym. Czy jakby z Murillo sobie spokojnie poradzę do połowy tego sezonu. Jakby Murillo miałem przez cały poprzedni sezon i jakoś strasznie narzekałem, tylko po prostu czuję, że to jest miejsce, gdzie możemy zupgrade'ować. Dlatego myślę, że po prostu sobie poczekamy i właśnie ocenię wszystko, jak już będą te dokładne raporty. A teraz będziemy mogli przechodzić dalej. Czy chcę to jakiegoś zawodnika pożyczyć albo sprzedać? Jeszcze nie pamiętam. Nie przypominam sobie, żebym miał tutaj kogoś. Mamy taką wąską kadrę już, że pewnie nie. Najwyżej właśnie jak już to bym kogoś sprowadzał z wypożyczeń prawdopodobnie. Tym bardziej Julian nie odejdzie. Reinkasowałbym za niego potężne oczywiście pieniądze, ale Julian to jest taki nasz zawodnik, który będzie do końca pewnie tej serii. Mam nadzieję przynajmniej. I teraz ten mecz z Trabzonem rewanżowy tutaj, więc do tego będziemy mogli powoli przechodzić. Mamy te raporty. Dosłownie te raporty przyszły dzień, 2 dni po tym, jak się okienko skończyło. Ale i tak w sumie to nie są wszystkie raporty. To jest kilka raportów. To jest kilka raportów dosłownie. Nie będę na poziom Marleya. Jest młody, ale będę właśnie tak już mnie potrzebuje tych zawodników bardziej mieć w kadrze. A więc ten mecz z Trabzonem, rewanżowy mecz. Harit jest zmęczony troszeczkę. To nie najlepiej, ale zobaczmy, jak reszta składu będzie wyglądała tutaj. Nicolas Pepe, zapomniałem kompletnie, że on tam jest. Kompletnie o tym zapomniałem. Bo chyba tam jest. Wiem, że na pewno do Turcji przychodzi, ale chyba właśnie do Trabzonu. Obrona jest dobra, pomoc jest dobra, tylko ten Harit. No dobra, więc po prostu Luis Enrique za niego. Tutaj rozpocznie ten mecz i takim składem będziemy wychodzić. Kondogbia tak w ogóle ma 31 i 81. To sam co Vertu, a dobra, no to w sumie mniejsza o to, który będzie grał. To naprawdę nie jest też taka jakaś duża różnica. A my będziemy mogli startować powoli w tym meczu. Już wszystko jest gotowe i możemy przechodzić do meczu rewanżowego z Trabzonem. Yeah.
i będziemy mogli zaczynać już ten mecz z Trabzonem. Tak w ogóle też dzisiaj nagrywam 5 lutego i dzisiaj ten film będzie wrzucony 6, ale chciałem 5 lutego wrzucić jeden taki film, ale niestety ten plan, można powiedzieć, po części mi jakby no, legł w gruzach niestety. Odnośnie tego, że jak dobrze wiemy, już jakby tutaj już ponownie mówiłem, ten film będzie wrzucony 6 lutego, więc jakby dzień będzie po, ale 5 lutego urodziny obchodzi Cristiano Ronaldo, czyli dzisiaj dla mnie, więc Cristiano obchodzi dzisiaj urodziny. No jest dla mnie, już mówiłem to na pewno wiele razy i powtórzę kolejny raz, że jest dla mnie no, ogromnie ważną postacią, jest moim zdecydowanie największym idolem odkąd byłem mały, to on zaraził mnie, jak można powiedzieć, tym, żeby kochać piłkę nożną, żeby oglądać Real. Dzięki niemu do tego czasu jestem kibicem Realu Madryt. Gdyby nie on, pewnie tak już mówiłem. Ja właśnie nie powiedziałem chyba tej historii, że przez chwilę byłem, dosłownie przez malutki czas byłem kibicem Manchesteru United. Taki przez strasznie malutki czas. Taki bardzo malutki czas. Mianowicie było wtedy dlatego, że jak zacząłem się interesować piłką nożną, to miałem właśnie, to było, nie pamiętam, który to był rok, nie pamiętam, no ale pamiętam, że on wtedy, co był 2009 rok? To on by chyba albo był w United, albo po prostu ja myślałem, że on jest dalej w United i dlatego pomyślałem sobie, że on właśnie no po prostu został moim ulubionym zawodnikiem, więc chciałem kibicować drużynie, w której on gra. I właśnie wtedy ja nie pamiętam, czy on jeszcze był w United, czy na przykład grałem w jakąś grę, w której on był jeszcze w United, a już wtedy był w Realu. No i właśnie przez chwilę byłem kibicem United do tego momentu, aż chyba właśnie tak było, że po prostu myślałem, że on był w United. I właśnie jak dowiedziałem się, że on jest w Realu, to wtedy zostałem kibicem Realu. Więc dosłownie byłem pewnie na jakieś kilka dni może kibicem United albo na kilka miesięcy tylko, jak potem już dowiedziałem się, że grał w Realu, to od tego momentu do tego czasu jestem kibicem Realu, no i właśnie tak już kontynuując, to jest moim największym idolem na pewno i pewnie będzie do końca życia moim ulubionym piłkarzem, nawet jak nie będzie grał, to zawsze będzie miał to jakby ten numer jeden dla mnie, zawsze będzie miał to specjalne miejsce w moim sercu, jak myślę, że każdy ma swoich największych idoli, czy to sportowych, czy to innych. Tak, Ronaldo jest moim największym idolem i myślę, że to się nigdy nie zmieni do końca pewnie jego życia nawet, jak będzie żył i nawet już nie będzie żył i dalej go będę pamiętał i dalej będę go miał jako swojego największego idola, więc właśnie chciałem zrobić film odnośnie tego, że chciałem spróbować na jego 39. urodziny wygrać Mundial, czyli jedna rzecz, którą naprawdę nie wygrał, ale właśnie chciałem to zrobić w taki sposób, że zrobiłem karierę piłkarską i chciałem przesumować do 2026 roku. I tam wtedy właśnie, no, jako sterując nim tylko, zrobić karierę właśnie, może nie zrobić karierę, a zrobić film, gdzie właśnie próbuję nim wygrać, ale plan właśnie legł w gruzach niestety przez to, że dosłownie w sezon przed tym jak był Mundial, sezon 2025-6 miałem zaczynać i tam niestety bez mojej jakby nie mogłem zadecydować, nie mogłem o tym zadecydować, Ronaldo zakończył po prostu karierę. Nie mogłem nic właśnie z tym zrobić. Niestety nie mogłem z tym nic zrobić i potem jakby... No i też właśnie jest ten problem, że rok temu, słuchaj, w poprzedniej edycji FIFA 23 był ten tryb World Cup i to byłoby perfekcyjnie do tego, no ale nie będę wracał się już do poprzedniej gry, jakby, żeby to zrobić. Plus też Ronaldo jeszcze będzie, a przecież mam nadzieję przynajmniej, oczywiście nigdy nie można być pewnym niczego, niestety nawet nie można być pewnym, czy się jutro się ktoś obudzi, nawet właśnie, no nie można być pewnym, czy na przykład Ronaldo dożyje 40 lat, nigdy nie można być tego przekonanym, ale miejmy nadzieję, że tak będzie, więc jeśli właśnie będzie dalej właśnie taka okazja, no to może jakiś film zrobię mu na 40 urodzin, 40 to jest taka okrągła liczba i może do tego czasu, bo też właśnie to jest złe, że jakby EA teraz nie ma licencji właśnie na Mistrzostwa Świata. To też jest dość duży problem, a teraz nie mamy dalej bramki. Ja tutaj chyba 4-5 setek zmarnowałem. Nie wiem czemu, jakby nie mogę trafić tutaj w ogóle. Więc to jest właśnie taka sytuacja z Ronaldo. Chciałem właśnie robić taki fajny film, a niestety się nie udało. Wróciłem też niedawno odbudowę, pierwszą od jakiegoś czasu. Staram się, próbuję robić jakby takie filmy, też inne projekty mam w głowie. Wiele mam takich projektów, ale po prostu szczerze nie mam aż tak dużo czasu na to, żeby to robić tak... O, naprawdę, nie mogę strzelić tutaj. No, nie mam właśnie aż tak czasu, bo jednak nagrałem 5 filmów na praktycznie dziennie, 5 serii różnych. Plus oczywiście jak każdy mam też życie jakby oprócz tego, jakby oprócz filmów, oprócz swojej pracy, można powiedzieć, bo tak to mogę nazwać. Więc zawsze też mam inne rzeczy do zrobienia w życiu też. Więc jakby nie mam aż tak dużo czasu, ale kiedy mam, no to staram się robić i właśnie będę jeszcze starał się zrobić wiele, wiele razy odbudowy z EA. Czy to z gier innych, różne filmy, też naprawdę mam różne właśnie projekty tam odnośnie zawodników poszczególnych, nie tam zespołów, na przykład VA i takie rzeczy, więc jak będę tylko mógł, to będę robił oczywiście takie filmy. Takie właśnie kilka rzeczy chciałem powiedzieć. Coś jeszcze, czy chcę powiedzieć odnośnie jakby czegokolwiek można powiedzieć? Chyba nie. Chyba już to, co chciałem się powiedzieć, to powiedziałem.
Świetna interwencja Nicolas Pepe mógł trafić. My nie umiemy naprawdę wykorzystać szansy żadnej. Nie wiem o co chodzi naprawdę. Paulo Lopez, dobre wybicie piłki. Dobry blok i to byłoby na tyle. Koniec pierwszej połowy 0-0. Naprawdę mieliśmy tyle sytuacji. Mieliśmy, pomimo, że właśnie głównie tutaj gadałem przez pierwszą połowę, ale oczywiście patrzyłem, musiałem patrzeć co się dzieje, to naprawdę miałem tyle sytuacji, a nie mogę strzelić. Nie wiem o co chodzi naprawdę w tym meczu, że jakoś z Midland miałem podobną rzecz, ale tutaj jakby, tutaj mam za to więcej sytuacji niż z Midland, tylko właśnie nie wiem jakim cudem ja nie mogę tego wykończyć. Mam wrażenie, że robię praktycznie to, co zawsze praktycznie robię. Takie celowanie, siła, no wszystko jakby. Nie wiem czemu Ismaila Sarr przyjął tą piłkę. Nie kazałem mu przyjmować, tylko z pierwszej piłki już. Julian, kapitalny ślizg. Tak, tylko podaj, dobra. Myślałem, że już nie zdążyłem podać. Myślałem, że będzie już po sytuacji. Ismaila Sarr. I to jest końc ten gol. No i mamy to w końcu. 53 minuta. Zasłużyliśmy jak nie wiem co praktycznie, że tak powiedzieć, na tą bramkę. W końcu jest gol. W końcu. Trabzon miał praktycznie jedną sytuację, mam taką wrażenie. Pod koniec tej pierwszej połowy, tam w miarę. Dobrą miał okazję, ale za słabo oddał ten strzał. Beretu może wejść za Kondogbię. Jest to wczesna zmiana, ale możemy sobie zrobić taką zmianę, bo obydwoje są na dość równym poziomie. Nie czułem różnicy, którym się jakby gra dużo lepiej, więc mam wrażenie, że też nie będzie miało to takiej dużej różnicy. Nicolas Pepe, to jest właśnie Pepe, sprawa Pepe jest naprawdę ciekawa. Pamiętam jak on z Nicei został kupowany do Arsenalu i naprawdę myślałem sobie, że Arsenal zrobił kapitalny transfer. I myślę, że wiele osób mogło tak myśleć, bo naprawdę pokazywał się fenomenalny, może nie fenomenalny, bo to troszkę za dużo powiedzenia, ale naprawdę z dobrej bardzo się strony pokazywał w Nicei, tak? Na pewno we Francji, a chyba w Nicei, więc to było właśnie dla mnie dziwne, że jakby no kompletnie wypalił. Nie wiem, może właśnie, że to jest Premier League, to już jakby no najlepsza liga na świecie. Czy o co chodzi? No nie wiem, ale po prostu kompletnie wypalił. I już jakby no, ciężko powiedzieć, że ma jakąś szansę jeszcze naprawdę, żeby coś osiągnąć takiego wielkiego, niż bycie po prostu graczem, takim po prostu graczem, bez jakby takiej większej jakby, można tak powiedzieć, bez większego znaczenia. Źle to brzmi, ale to no, taka prawda, jakby no, jak się właśnie tak myśli o Nicolasie Pepe, no to, jakby tak może powiedzieć, nie ma chyba jakichś takich, można powiedzieć, nikt chyba nie myśli, że to jest naprawdę świetny gracz, albo ten gracz naprawdę jest no, jednym z lepszych w czymś przynajmniej, no nie wiem, jakby tak bym to określił. Klaus uderzy, nie ma bramki. Będzie rożny. Veretout, Julian Alvarez ponownie. Dobra pozycja, ale szkoda, że ten, że jest jednym z naszych najmniejszych zawodników. Gendozi! To mogła być piękna bramka, nie ma jednak. Julian dalej zostanie. Fajnie byłabyśmy mieli, jakbyśmy mieli dwie bramki przewagi, to mógłbym się zdecydować na potencjalną zmianę. Żeby Julian odpoczywał już sobie teraz. Nicolas Pepe. Teraz mamy szansę. Może to jest właśnie ten moment, żeby skontrolować naszych rywali. Gendozi może być świetnie znaleziony. Pięknie Julian. Gendozi. Gendozi i to jest gol. 2-0. Ależ naprawdę kapitalna asysta. Kapitalnie go znalazł Julian. Gendozi, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć. Już chyba mogę to powiedzieć. Patrzę na to, jak ten mecz przebiega, że Gendozi daje nam awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ja sobie zrobię zmianę. Julian może teraz odpocząć zdecydowanie. Ounahi też może wejść za Gendoziego i tak będą te zmiany wyglądały. Kapitan, prawda, piłka. To jest taka akcja, w której podanie było ważniejsze i piękniejsze niż wykończenie, niż ten sam gol. Fajnie, że mamy już ten awans do fazy grupowej. Mam nadzieję, że już nie będziemy musieli więcej razy w taki sposób przechodzić do Ligi Mistrzów, bo jednak no, jesteśmy na tyle dobrym zespołem, że powinniśmy mieć autentyczny awans, jakby wywalczony poprzez nasz wynik w lidze. Czyli tam co najmniej to wicemistrzostwo powinniśmy teraz rok w rok mieć. Co najmniej, ja tak już mówię, bo ja już naprawdę nie wiem, czy w tym roku celuję w mistrzostwo Francji. Na pewno wicemistrzostwo musi być, jakby no nie ma co tutaj mówić dużo, musi być. A mistrzostwo zależy. Powiem tak, jeśli nie wygram, to przynajmniej chcę widzieć równą walkę. Nie chcę, żeby jakby PSG po pierwszej części sezonu już miało
Zapomniałem. Chcę, żeby. Jeśli mamy przegrać, to chcę walczyć do ostatnich kolejek z PSG. To wtedy naprawdę nie będę aż taki zły. Bo na pewno byłbym po części rozczarowany, wiadomo, jakbyśmy gdzieś na jednej z ostatnich kolejek przegrali naprawdę ten puchar, ale z drugiej strony właśnie jakby lepsze to niż odpaść na samym naprawdę gdzieś, jakby nie wiem, połowa sezonu, coś takiego. Ten Trabzon niezbyt chce atakować. Aż kapitalnie to zrobił Sar. Ndiaye ma świetną okazję, żeby strzelić kolejną bramkę w tym meczu dla nas. Ale nie wykończył tego. Powiem tak, jak dobrze, że to się nie wydarzyło w ważnym momencie. Nie wiem, czemu właśnie takie sytuacje się dzieją. Jednak właśnie nie wiem, nie wiem, naprawdę dziwne to dla mnie, bo wykańczą to wydaje się, praktycznie jak próbuję to wykańczyć tak jak zawsze strzelam bramki. Właśnie odpowiednie miejsce, odpowiednia w miarę siła, a tym razem to nie wchodzi. Teraz. Onahi pokaże to, jak to się robi. No i tak właśnie to jest. Tak to właśnie jest. Ndiaye asystuje, więc jakby Onahi pokazał to Ndiaye troszeczkę. Tak się wykańcza sytuacje stuprocentowe. Mamy 3-0, to jest ostatnia pewna bramka w tym dwumeczu. Awans jest już zapewniony. Pięknie. Pięknie. Pomimo tego, naprawdę, to było naprawdę niesamowite, że my z Mitlem mieliśmy taką ostrą przeprawę, a z Trabzonem, no, bądźmy szczerzy, w miarę to jest łatwa przeprawa. Bo jednak może i w pierwszej połowie nie strzeliśmy ani jednej bramki, ale czy jakoś denerwowałem się? No niezbyt się denerwowałem, bo po prostu widziałem, jakie my mamy sytuacje. Widziałem, że po prostu ta bramka prędzej czy później wpadnie. I już nie jedna, nie dwie, a trzy nawet wpadły w tej drugiej połowie. I mamy oficjalnie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Musieliśmy troszeczkę tutaj przeprawę mieć nie taką łatwą, ale udało się. To jest najważniejsze. Najważniejsze, że się udało. APOEL, Malmo też, oni wygrali te mecze, a czy dwumecze, nie wiem. Choć mnie to niezbyt interesuje, mnie interesuje tylko to, że my jesteśmy dalej w kolejnej rundzie. Monako przed nami. Mamy dużo tych raportów. No pewnie w następnym odcinku może zdecyduję, albo pod koniec tego odcinka. Nie wiem, co zrobić z tym Monako, bo to jest dobry zespół. Zaraz za nami są. PSG, wow, gdzie jest PSG? Wow, PSG ma jedno zwycięstwo i dwie porażki, no. To mi się podoba, bo wiem dobrze, że i tak oni będą największymi naszymi rywalami. To właśnie mecz z Monako, to jest mecz duży, to jest duży mecz. Nie wiem. Myślę, że. Nie wiem sam, nawet nie wiem co ja myślę w sumie. Vertu zagra tutaj, tak. Nie, myślę, że na taki ważny mecz, jakby taki malutki brak kondycji nie będzie tyle ważny, że aż go muszę zmienić. No, myślę, że takim składem wyjdziemy. Myślę, że takim składem wyjdziemy. Czy będę grał? Nie wiem. Zobaczę. Myślę, że będę symulował i będziemy oglądali to. Najwyżej, jak będzie moment, w którym będę czuł, że potrzebuję wejść, to wtedy wejdę. Zaczynam ten mecz. My gramy na biało, Monaco gra na czarno. Zobaczymy, czy damy radę wygrać czwartą kolejkę. Wygraliśmy jak na razie wszystkie mecze. Po trzech kolejkach mamy komplet punktów. Czy będziemy mieli po czwartej? Ciężko będzie, bo Monaco jednak to jest drugi zespół za nami zaraz w tabeli. Więc kto jak nie Monaco na obecną chwilę, tak patrząc formowo, może nam wlepić naszą pierwszą stratę punktów. To nie będzie gol, ale to była naprawdę fajna sytuacja. Naprawdę to była fajna sytuacja dla Kondogbia. A ja teraz sobie przypomniałem, że nie zmieniłem numeru. Naprawdę mówiłem to wiele razy. Moja pamięć do niektórych takich prostych rzeczy nie jest za dobra. Muszę naprawdę jakby przypinać się, żeby dosłownie pierwsza rzecz, którą zrobię po tym, jak wcisnę zakończenie nagrywania, żeby od razu zmienić te numery. Może zrobię to w sumie teraz na tym odcinku, żeby na pewno pamiętać o tym. Bo to jest w sumie ile? Minuta niecała, więc w sumie nie będę tracił w ogóle czasu, dlatego pewnie zrobię to teraz, żeby na pewno wiedzieć, że to zrobię, a nie tak, że potem zapomnę. Muszę też jakby. Dzisiaj jeszcze to w miarę zmienię, ale sprawdzę też między tym odcinkiem a następnym. Mam nadzieję, że przynajmniej sprawdzę. Nie mówię, że na 100%, bo liczę, że to zrobię, ale mam nadzieję, że nie zapomnę. Jakie właśnie numery, czy numery w Marsylii są jakieś zastrzeżone? Bo właśnie jakby no. Myślę, że mogę się nazwać w miarę osobą, która zna się na miarę na piłce nożnej. Nie mówię, że jestem ekspertem, ale akurat przed niektóre rzeczy mi albo zapominam, albo nie wiem właśnie. I na przykład zapomniałem o tym, jak robiłem odbudowę Romy, że dziesiątka jest zastrzeżona, jest chyba zastrzeżona dla Totti'ego, zakładam. Więc właśnie zapomniałem o tym kompletnie i dałem tą dziesiątkę Dybali, dlatego właśnie zapomniałem. Są jakby takie szczegóły wiadome, bo jakby to nie jest aż tak istotne, no ale jest istotne. Tak jakbym na przykład, nie wiem. No nie wiem, trzeba jakby Real miał zastrzeżony numer, bo mam wrażenie, że Real nie ma zastrzeżonego numeru. Patrz na to, z jakimi numerami gra się. Też właśnie w Hiszpanii jest ta zasada, że trzeba mieć chyba numery od 1 do 25, coś takiego, więc jakby nie przejdzie, można powiedzieć, zastrzeżenie numeru, no bo jakby. Coś się chyba tak właśnie jest taka zasada w Hiszpanii. To taka niezbyt fajna według mnie zasada, bo przed nie wiem. Załóżmy, że jeśli ktoś chce grać przez 99 na przed numerem, to na przed nie może sobie zagrać. To takie, nie wiem, według mnie troszeczkę głupie. Taka niby minimalistyczna rzecz, no ale. Taka rzecz, która byłaby spoko, bo ktoś właśnie mógłby tak grać, a my prawie strzeliśmy bramkę.
Strzeliśmy bramkę. Właśnie zmuszę wam przed pamiętać o takich zastrzeżonych numerach, żeby przed każdą odbudową przed też potencjalnie patrzeć. Słupek albo poprzeczkę chcę tutaj. Tak samo będę ustawiał tutaj numery. Ja oczywiście tak jak chcę ustawić, ale potem po tym filmie sprawdzę, czy Marsylia nie ma jakichś zastrzeżonych numerów. I najwyżej jeśli ma zastrzeżone numery, to od razu znajdę jakiś nowy numer dla. Jeśli właśnie zawodnik ma jakiś tutaj zastrzeżony numer. Siedemdziesiąta minuta. Do Sara, Ismaila Sar, Ismaila Sar, nie najlepiej niestety, tutaj podanie. Monaco atakuje. Może gdzieś znajdziemy, może będzie gdzieś właśnie moment na zmianę potencjalnie, za chwilkę. No jest moment na zmianę, bo niestety akurat teraz strzelili, 79, tyle się trzymaliśmy, na pewno Julian wejdzie. Gendozi może się pojawić za Kondogbie. Luis Enrique się może pojawić za to tempo Sara, jakby mnie może przekonać, żeby go jednak zostawić, bo kto wie, może będzie jakaś kontra i on, pomimo że jest zmęczony, może i tak być ważną bardzo postacią dla nas w takiej kontrze, dlatego zrobimy te zmiany. Miałem plan, żeby wejść też tutaj przy remisie, bo sobie myślałem tak, remis nie jest złym wynikiem, bo to nie jest słaby zespół naprawdę. Ismaila Sar, ta prędkość była, ale wykończenia nie było niestety. Ile razy ja w tym odcinku tym już widziałem, że była dobra sytuacja do momentu wykończenia. Grimaldo. Julian Alvarez nie przebił się tutaj niestety przez tych las zawodników, no praktycznie tutaj każdy od niego jest większy. Też Serge Gnabry w Monaco, wow, to jest naprawdę świetny transfer dla Monaco, ale czemu Rongier nie idzie do tej piłki? Rongier by doszedł do tej piłki, tylko gra postanowiła sobie, że nie pozwoli mu jakby iść naprzód, bo on nie biegł naprzód, w ogóle nie chciał iść naprzód. Okropne też, bo naprawdę mogliśmy mieć tą piłkę. Serge Gnabry. Jeszcze tutaj podanie, Balogun. A i mamy jeszcze piłkę tutaj. Gola tutaj nie ma. Najgorsze to jest też, że już nie damy rady ich skontrować. No, nie zdążymy pewnie na kontrę. Jakaś tam piłka właśnie, aj. No nic, pierwsza porażka. Przynajmniej mamy to z głowy jakby. Tam pierwsza porażka. Zawsze ta pierwsza porażka jest niefajna. Bo jednak jest to właśnie ta pierwsza porażka, ale z drugiej strony mamy to z głowy. Wiedziałem dobrze, że to nie jest na pewno sezon, w którym możemy być bez porażki, dlatego dobrze mieć jakby z jednej strony tą presję z głowy, że jakby już na pewno nie będziemy mieć sezonu bez porażki. Saint-Étienne, fajnie widzieć ich z powrotem. Jeden z najbardziej legendarnych francuskich klubów, który niestety jest teraz w kryzysie. Pamiętam, jak robiłem z nimi, nie pamiętam, czy robiłem odbudowę, czy karierę menadżera kilka FIF temu. Chyba, na pewno robiłem odbudowę, czy karierę menadżera robiłem z nimi, nie pamiętam. Chyba nie. Też drużyna, która kilka lat temu właśnie zawsze jakby kojarzyłem się dość z ligą francuską, pierwszą, teraz są w drugiej. Ten mecz możemy dać na szybką sumację, no jednak nie ma co, no jednak oni mają 0 punktu na razie. Czy jest tutaj ktoś jakby Alberto Moreno, nie kojarzę zbytnio, tego Greena kojarzę, Etienne Green on się nazywa dokładnie. Jeszcze właśnie kilka lat temu jak byli, pamiętam jak właśnie robiłem ten zespół, jak właśnie robiłem odbudowę, to niektórzy zawodnik właśnie Mufek, jego kojarzę. Nie kojarzy wielu naprawdę zawodników, bo wiadomo, że oni mogli zrobić jakieś transfery. Nie wiadomo, jak w już nie, jakby niezbyt wiem, jak w rzeczywistości oni wyglądają. Szybka symulacja tego meczu. Wow, remis. No, nie jest fajnie, że to my im wręczamy pierwszy punkt, ale z drugiej strony PSG przegrywa za Auxerre tutaj, więc co robi PSG w tym sezonie, nie mam pojęcia, ale bardzo mi się to podoba. Faza grupowa Ligi Mistrzów tutaj jest, więc będziemy w następnym odcinku zaczynali. Teraz jednak, jak pamiętam, zrobię te zmiany, a więc tak, Paulo Lopez dostanie jedynkę. Tak, Paulo Lopez dostanie jedynkę, Grimaldo dostanie dwójkę, myślę, że dostanie. Właśnie Gijo ma czwórkę, więc Antonio Silva będzie z tą trójką, a Mbemba z 99. Jak Gijo, nadejdzie się moment, że się pożegnamy z Gijo, to wtedy Antonio Silva albo przejmie czwórkę, albo nowy jakiś środkowy obrońca przejmie tą czwórkę. Na razie nie zostawię, na razie nie będę to nic miał. Klausowi wrzuciłbym piątkę. Klaszowi bym wrzucił piątkę. Harit może zostać z jedenastką. Rongier może dostać ósemkę. Może dostać ósemkę. Kondogbia dostanie szóstkę. Gendozi dostanie dziesiątkę.
Sar dostanie siódemkę. Tak, i jeszcze. A Julian ma dziewiątkę. Dobra, więc mamy te zmienione numery, tak jak już mówiłem. Jeśli zobaczę po tym odcinku, czy ktoś, jakieś, czy w Marsylii są zastrzeżone jakieś numery. Jeśli tutaj właśnie ktoś ma jeden z tych zastrzeżonych numerów, to zmienię to. No a teraz będziemy już kończyć. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!